Równanie y równe pierwiastek z 3x minus 6 przecina oś y w punkcie 0 minus 6. Przekształć to równanie tak, aby wyrazić x poprzez y. I tu jest miejsce, żebyśmy mogli tę formułę, jak x zależy od y, wpisać. No i jeszcze jest pytanie, w jakim punkcie to równanie, czy też ta funkcja, wykres tej funkcji przecina oś x-ów. Więc z niewiadomych przyczyn to zadanie znalazło się w dziale funkcja liniowa, ale my nie będziemy się tym przejmować, tylko je zrobimy. No, ja tutaj skopiowałem sobie je do mojego notesu. O, dobrze, to teraz tak. Ja może jeszcze raz przepiszę to równanie tutaj. Y to jest pierwiastek z 3x minus 6. Tak, i naszym celem jest rozwiązanie tego równania ze względu na x, czyli co? Pierwszym krokiem byłoby pewnie tak, żeby mieć pozbyć się tej szóstki z prawej strony, czyli dodajemy 6 do obu stron. No, w ten sposób mamy y plus 6 to jest pierwiastek z 3x. No i co? I teraz chcemy się pozbyć pierwiastka. No to jaka jest podstawowa własność pierwiastka z jakiejś liczby, prawda? Na przykład pierwiastek z 8, to podstawowa własność tej liczby to jest taka, że jak ją podniesiemy do kwadratu, to jest 8, prawda? Czyli innymi słowy, chcemy mieć x, no to na początek 3x dostaniemy, jeżeli podniesiemy obie strony do kwadratu. No, wolno to robić, jeżeli liczby są równe, to ich kwadraty również są równe, czyli y plus 6 do kwadratu to jest pierwiastek z 3x do kwadratu, czyli właśnie 3x. No i już prawie jesteśmy gotowi, tylko jeszcze przez 3 musimy podzielić. Tak, i w ten sposób otrzymujemy, może napiszę tak, x równa się y plus 6 do kwadratu przez 3. No dobrze, i to jest w jakim punkcie przecina oś x-ów, czyli trzeba położyć y równe 0. No, czyli jak y jest 0, to x to jest 6 do kwadratu przez 3, czyli to jest 36 przez 3, czyli 12. Dobrze, czyli to jest 12, a to jest y plus 6 przez 3. To możemy spróbować wpisać tutaj, czyli tu było 12, czyli tu możemy od razu wpisać 12, 0. A tutaj było tak, no musimy otworzyć nawias, było y plus 6 w nawiasie i to było podniesione do kwadratu, tak, i teraz wszystko było podzielone, a może to trzeba było napisać, o, udało się. Przez 3, tak? Y plus 6 do kwadratu przez 3. I sprawdźmy. Wspaniale, udało się. No i zachęcam jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.